Co łączy piramidę, samochód i ten długopis? Wszystkie powstały dzięki inżynierii. To fascynująca dziedzina wiedzy, dzięki której budujemy tak niezwykłe obiekty jak stacje kosmiczne, ale też wszystkie przedmioty, które nas otaczają, takie, z których korzystamy każdego dnia. W imieniu Fundacji Catalyst Engineering zapraszam Was na przygodę z konstruowaniem i majsterkowaniem. Ostatnie miesiące pokazały, jak ważne jest wykorzystanie technologii i rozwiązywanie problemów. Drukarki 3D nie tylko pomagają chronić zdrowie, ale też ratują ludzkie życie. Wszyscy widzieliśmy tysiące ochotników, którzy drukują przy ulicy, a na testy czeka wydrukowany na drukarce 3D respirator zaprojektowany przez krakowskich inżynierów. Koszt tego urządzenia to jedynie 200 zł. Dzięki naszemu programowi dzieci uczą się modelowania i druku 3D już od 4 klasy szkoły podstawowej. Ale w ramach programu Pogarnij Inżynierię zapewniamy szkołom nie tylko drukarki 3D, ale też zestawy do przeprowadzania eksperymentów, scenariusze lekcji, książki dla uczniów i kompleksowe szkolenia nauczycieli. Naszym marzeniem jest to, aby lekcje z przedmiotów ścisłych zamiast nudnych często wykładów były realizowane w formie angażujących uczniów projektów, które nie tylko pozwalają zdobywać wiedzę, ale też umiejętności niezbędne w XXI wieku. Ogarnij Inżynierię jest realizowane od 5 lat. Do tej pory w programie wzięło udział 105 szkół, prawie 700 nauczycieli i ponad 26 tysięcy uczniów. Na tegorocznym pikniku naukowym planowaliśmy premierę naszego nowego modułu dla klasy 5, poświęconego konstrukcjom, które od tysięcy lat pomagają pokonywać naturalne przeszkody, rozwijać cywilizacje i które łączą ludzi. Wspaniałe osiągnięcie inżynierii lądowej – mosty. W ramach modułu przygotowaliśmy zestawy, które umożliwiają uczniom badanie właściwości materiałów, zrozumienie, jak kształt wpływa na konstrukcję, na czym polega zbrojenie. Stworzyliśmy też grę planszową, w której gracze mają za zadanie połączyć dwa miasta – Las Mostas i New Most City. Żeby to zrobić, kupują materiały, zatrudniają pracowników, ale muszą też zadbać o środowisko naturalne i o okolicznych mieszkańców. Mogą też inwestować w badania naukowe, a karty losu, które są częścią gry, mogą diametralnie zmienić efekty ich działań. A ponieważ w tym roku zostajemy w domu i dla wspólnego bezpieczeństwa przenosimy nasze spotkanie do internetu, proponujemy Wam kilka doświadczeń, które możecie zrobić sami, bez naszych zestawów. Pomysły na te eksperymenty znajdziecie w kolejnych filmach. Dobrej zabawy i mam nadzieję, że już niebawem będziemy wspólnie ogarniać inżynierię w Waszych szkołach.